3 rodziny straciły dach nad głową w wyniku pożaru przy ulicy Karniszewickiej. Wicepremier Janusz Tomaszewski odwiedził pabieńskich harcerzy wypoczywających na obozie w Ostrowcu. O sprzęt sportowy wartości 100 tysięcy złotych wzbogacą się pabieńskie szkoły podstawowe. Informacje Kultura Sport, Krzysztof Hile, witam Państwa. W wyniku pożaru budynku, do którego doszło w piątkowe popołudnie, 3 rodziny straciły dach nad głową. O godzinie 18.30 powiadomiono pabieńskich strażaków o pożarze drewniaka przy ulicy Karniszewickiej 95. Do akcji gaszenia przystąpiło 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych z Pabianic oraz 2 sekcje z Ochotniczej Straży Pożarnej. Paliło się na poddaszu. Prawdopodobnie pożar wybuchł w wyniku podpalenia przez osoby nieustalone. Spaliło się 20 metrów kwadratowych dachu. Straty oszacowano na 7 tysięcy złotych. Bez dachu nad głową zostały 3 rodziny. Dzięki pomocy sąsiadów z budynku obok uratowano większość dobytku, wynosząc w pośpiechu meble na podwórze. Do Pogorzelców natychmiast przybyła kierowniczka rejonu obsługi mieszkańców numer 3, pani Teresa Ochman. Ponieważ stwierdzono, że spalony budynek nie nadaje się do zamieszkania, jeszcze tego samego dnia Pogorzelcom przyznano nowe mieszkania. 2 rodziny zamieszkały w murowanym budynku przy ulicy Partyzanckiej, natomiast jedna rodzina przebywa w mieszkaniu rotacyjnym, czekając na decyzję przyznania jej stałego miejsca zamieszkania. Słowa uznania należą się dla kierownictwa Romu nr 3, które zorganizowało transport i jeszcze tego samego wieczoru Pogorzelcy wraz z całym swoim dobytkiem trafili do nowych mieszkań. Na pierwszym turnusie obozu w Ostrowcu wypoczywają harcerki i harcerze z pabieńskiego Chówca. Na obozie w Ostrowcu w pierwszym turnusie przybywa blisko 100 uczestników. Podzieleni jesteśmy na 3 podobozy, w których realizujemy program przygotowujący do 19. Światowego Jamboree w Chile. Jednym z podobozów jest to obóz językowy, w którym to jest 5 uczestników, którzy będą mieli tą przyjemność pobytu na tym Jamboree. Drugi podobóz prowadzi kadra pabianickiej drużyny harcerskiej Hades, natomiast trzeci podobóz jest to obóz drużyny, która działa śródrocznie. Jest to 33. pabiańska drużyna harcerska Zośka. W sobotę 11 lipca, kiedy odwiedziliśmy Ostrowiec, odbywała się harcerska olimpiada sportowa. Uczestnicy rywalizowali o olimpijskie laury w wielu konkurencjach. Odbył się także mecz piłki siatkowej pomiędzy kadrą zgrupowania a reprezentacją uczestników 3 podobozów. Zwyciężyli uczestnicy 2-1. Około południa z wizytą u pabieńskich harcerzy gościł wicepremier Janusz Tomaszewski. Oto jakie były powody przyjazdu wicepremiera do Ostrowca. No, jest kilka powodów. Zawsze człowiek może powspominać, jak sam kiedyś jeździł na tego typu obozy. Chociaż z tego, co widziałem, to się szalenie nie zmieniło. Jest dzieciakom dużo łatwiej i prościej. Bardziej to przypomina tamte kolonie z dawnych dobrych czasów. Obozy były dużo trudniejsze. Nie było lodówek, nie było parników, były kotły, ziemianki. Trzeba było okopywać namioty, zupełnie inaczej. Chociaż jeden z tych podobozów właśnie Zośka przypomina coś, niecoś z tamtych dawnych lat. A drugi taki najważniejszy, no niedaleko przejeżdżając chciałem odwiedzić również syna, który tutaj jest, ale już nie funkcjonuje jako uczestnik, jest w kadrze, zajmuje się tutaj transportem i zaopatrzeniem i też warto jest zawsze odwiedzić syna, żeby zobaczyć, jak mu idzie, bo po raz pierwszy w tej roli po prostu występuje. Jakie wspomnienia ma Pan z tych dawnych czasów, kiedy sam Pan jeździł na obozy właśnie z Chówca Pabianice? Jako rodowity Pabianiczan nie miałem szans wyjechania z innego Chówca, to jeździło się tylko z Chówca Pabianickiego. Było to zupełnie inaczej, mieliśmy więcej rzeczywiście takich typowo harcerskich, jak to przedtem było sytuacji.
Nawet stołów się nie budowało do jedzenia, kopały się tylko rowy, gdzie nogi można było schować i siedzieć i stawiać menaszki po drugiej stronie. Mycie menaszek, szorowanie zębów, wszystko odbywało się w rzece, nie w ciepłej wodzie, tak jak to teraz jest. Kopaliśmy ziemianki po to, żeby mieć magazyny, żeby można było chować żywność, przechowywać ją, więc bardziej tak inaczej niż dzisiaj. Nie było takich wygód, nie było tak dobrze. Nikt nie myślał o prądzie, elektryczności, telewizorach albo innych rzeczach. Janusz Tomaszewski wraz z małżonką obejrzeli, jak wyglądają poszczególne obozy. Przy okazji było co powspominać, gdyż sami przed laty poznali się na jednym z obozów Chówca Pabienice. Tak, stało się na obozie. Po obozie żeśmy się spotykali dość długo i tak się skończyło, no, że jesteśmy już ponad 22 lata małżeństwem, a więc ten czas szybko biegnie, harcerski. A synowie to kontynuują? A synowie dalej są uczestnikami różnych obozów, założyli własną drużynę środowiskową, 78 napięcie, a więc również mają coś chyba z tych naszych wcześniejszych doświadczeń. Pierwszy turnus obozu w Ostrowcu osiągnął półmetek. Harcerzy uczestniczą w zajęciach programowych, chwalą dobre jedzenie i chyba jak wszyscy w Polsce wypatrują ciepłych, słonecznych dni, aby móc zażyć kąpieli w jeziorze Lubianka, w pobliżu którego rozbili swoje namioty. Na relacje z Ostrowca zapraszamy do naszego programu we wtorek 21 lipca. Zgodnie z tegoroczną uchwałą budżetową miasta w wydatkach Wydziału Eksploatacji Miasta i Rolnictwa znalazło się m.in. 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na sprzęt sportowy dla szkół podstawowych. Tak, to prawda. W uchwale budżetowej właśnie taki zapis budżetowy znalazł się w wydatkach mojego wydziału i w ramach tych pieniążków wyposażone zostaną wszystkie szkoły podstawowe w sprzęt sportowy. Najpopularniejsze, to znaczy konstrukcje do koszykówki łącznie z bramkami do piłki ręcznej. W niektórych przypadkach będą to takie zestawy gimnastyczne, przeplotnie, jakieś tam drabinki oraz słupki do koszykówki, do siatkówki oraz do innych zajęć takich zabawowych. Każda szkoła, jak powiedziałem, dostanie jakiś tam zestaw sprzętu sportowego. Zlecone to zostało gospodarstwu pomocniczemu przy zakładzie karnym w Kłodzku, który specjalizuje się w tego rodzaju produkcji urządzeń. Są to urządzenia za testem i łącznie z montażem. Chcemy tu zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania. I realizacja sukcesywnie. Mam nadzieję, że pierwsze urządzenia pojawią się już w lipcu. Jak zapewnia naczelnik wydziału Wojciech Poros, wszystkie szkoły dostaną taki sprzęt, o jaki prosiły w swoich zapotrzebowaniach. Najwięcej pieniędzy, bo 11 400 zł przeznaczono dla szkoły podstawowej numer 1, która posiada najmniej sprzętu sportowego. W tym roku wzbogaci się ona m.in. o bramko-kosze, słupki do siatkówki, tablice do koszykówki i przeplotnie wario. Dzięki tej inwestycji na pewno wzrośnie sprawność fizyczna pabieńskiej młodzieży. Nieznani sprawcy wykorzystali nieobecność domowników i włamali się do garażu znajdującego się w miejscowości Gospodarz. Złodzieje ukradli żółty ciągnik rolniczy Ursus o wartości 20 tysięcy złotych. Postępowanie prowadzi Komenda Rejonowa Policji w Pabienicach. Natomiast Komenda Rejonowa Policji Łódź Górna prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie usiłowania kradzieży z włamaniem. W niedzielę 28 czerwca bieżącego roku czterech nieznanych sprawców wybiło otwór w ścianie budynku przy ulicy Brzozowej, w którym mieści się serwis maszyn szwalniczych. Na podstawie zeznań świadków został sporządzony portret pamięciowy jednego z włamywaczy. Rysopis sprawcy. Wiek 25-30 lat, wzrost około 190 cm. Włosy krótkie, ciemnoblond, twarz pociągła. W chwili zdarzenia mężczyzna miał na sobie ciemny dres i sportowe buty. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego, proszone są o kontakt w godzinach od 8 do 16 z Komendą Rejonową Policji Łódź Górna, ulica Wulczańska 250, pokój 56 lub 66, telefon 635 24 32, 635 24 52 lub 635 24 00. Wczoraj w amfiteatrze w Parku Wolności odbył się koncert grupy Biba Band. Mimo pochmurnej pogody i dość silnego wiatru na ławkach zasiedli sympatycy jazzu i soulu.
W ponadgodzinnym koncercie zespół zaprezentował m.in. znane utwory Stevie Wondera, Sambę Copacabana czy też słynną Różową Panterę. Biba Band jest to zespół, który powstał jesienią 1996 roku. Wszyscy członkowie bandu są zawodowymi muzykami, stąd jak mówią, wielbicielami dobrej muzyki, mocnych trunków i pięknych kobiet. Wszystkich to jest zespół jak gdyby na układach koleżeńskich, złożony z muzyków, absolwentów i studentów Akademii Muzycznej w Łodzi generalnie. No dzisiaj gościnnie akurat występował z nami Karol Nicze i pan Jacek Dzielo. Tak, mieliśmy właśnie dzisiaj przykład tego, że zapraszamy do współpracy znakomitych muzyków jak pan Karol Nicze czy pan Jacek Delong, saksofonista. No i w ten sposób próbujemy wprowadzić tutaj na teren Pabianic wybitnie profesjonalną muzykę, która również jest do przyjęcia dla wszystkich. Więc wprowadzamy utwory wokalne, jazzowe, soul i tak dalej, żeby ta muzyka była przyjmowana, atrakcyjna dla szerokiego odbiorcy po prostu. Wcześniej Pabianiczanie mogli słuchać Biba Bandu podczas tegorocznej familiady w szkole podstawowej nr 3. Małe kłopoty, bo wiatr, no i takie niespodzianki, ale kiedyś się przyzwyczaiłem, bo to samo mieliśmy na festiwalach w Sopocie i w Kołobrzegu. Co prawda nie byłem przygotowany, że w Pabianicach będzie aż taki wiatr. Czyli to nie pierwszy występ z Biba Bandu? Nie, pierwszy. Pierwszy i to tak, nazwijmy to awista, bo ja jestem dzisiaj awaryjnym zastępstwem, ale cieszę się, bo młodzi ludzie grają fajnie, są z reguły ludzie po studiach albo jeszcze studiujący i nie wiem jak to brzmiało z zewnątrz, ale dla mnie była to sympatyczna praca. Na szerszą relację z koncertu zapraszamy do programu lokalnego już w najbliższym czasie. Na zakończenie wiadomości ze sportu. Wychowanka Pabianickiego Klubu Tenisowego Dominika Olszewska zdobyła w Poznaniu tytuł Mistrzyni Polski Seniorek w grze deblowej z Sylwią Rynarzewską. Finałowe zwycięstwo odniosły walkowerem z powodu kontuzji Magdaleny Olszy, która nabawiła się urazu w finale gry singlowej. Dominika Olszewska dotarła także do ćwierćfinału w grach singlowych, gdzie niestety uległa Katarzynie Teodorowicz. Na dziś Państwu dziękuję, zapraszam na czwartek. Do widzenia. Thank you.